Dlaczego powinniśmy jeść ryby? Ano dlatego, że ryby mają bogactwo wartości odżywczych. Na czym to polega? A mianowicie na tym, że jest dużo składników odżywczych, o których wiemy z całą pewnością, z wielu badań klinicznych, epidemiologicznych, że mają korzystny wpływ na nasze zdrowie. Najważniejszym i unikatowym składnikiem odżywczym ryb są wielonienasycone, długołańcuchowe kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. W niewielu produktach jest tak dużo tych kwasów, jak właśnie w rybach. Jakie znaczenie jest tych kwasów? Otóż wiemy z całą pewnością, że działają one przeciwzapalne, nie? Działają przeciwzakrzepowo, obniżają ciśnienie tętnicze. Również w ten sposób obniżają ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób krążeniowo-sercowych. A ponadto wiadomo, że usprawniają system nerwowy i w ten sposób oddziaływują również na nasz umysł, na naszą sprawność umysłową. Ale najbogatszym źródłem może i najważniejszą sprawą w rybach jest to, że ponieważ ryby zawierają dużo tłuszczu, dobrego, tego zdrowego rybiego tłuszczu, to również mają dużo witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a więc witaminy A i przede wszystkim witaminy D, o których wiemy, że przecież teraz w okresie zimowym my wszyscy Polacy, ponad 90% z nas mamy wszyscy niedobory tej witaminy, a właśnie ona jest w dużej ilości w tłustych rybach. Jakie to są ryby? Jest taka klasyczna trójca ryb, która jest najbogatsza w te witaminy, mniej więcej od 10 do 30 mg zawiera i to jest przede wszystkim łosoś, węgorz czy po prostu śledź, który jest ulubioną rybą przez Polaków. Jest również grupa ryb, które mają nieco mniej witaminy D, ale równie dużo. No to jest makrela, no i na przykład karp, również obficie reprezentowany i hodowany w naszym kraju. Niezależnie od witamin, mięso ryb zawiera bardzo potrzebne w naszej diecie składniki mineralne, a więc jod niezbędny do pracy i do tworzenia hormonów tarczycy, selen zapobiegający przeciwrakowo, żelazo czy miedź, a więc składniki mineralne, których niewiele mamy w diecie i z tych powodów również powinniśmy jeść ryby. Ale czy jemy je? Otóż niestety nie. Z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że w skali roku energia pochodząca z zjedzonych przez nas ryb pokrywa zaledwie 0,5% tej energii. Mniej więcej spożywamy mniej nawet niż 100 gram średnio w skali roku, podczas gdy powinniśmy zjadać co najmniej dwie duże porcje tygodniowo, po około 150 gramów, żeby przynajmniej zebrać 300 gramów na tydzień ryb. I co najmniej powinniśmy to spożywać 2 dni, a najlepiej nawet 3 razy w tygodniu. A więc jest wiele powodów, żeby ryby spożywać. Tymczasem, jeśli pytamy o to, dlaczego Polacy nie jadają ryb, wówczas część z nich mówi, bo są drogie. No, to prawda. A poza tym część boi się, że się udławi ością. Może też są ryby, które zawierają niewiele ości, ale również niektórzy boją się zanieczyszczeń. Tu powołać się mogę na bardzo dobry portal naukowy, który przyjrzał się właśnie, które ryby są bardziej zanieczyszczone. Czy ryby dzikie, czy dziko żyjące w oceanach, czy też ryby hodowlane. I otóż jak się okazało, przede wszystkim ryby żyjące dziko mają mniej tego dobrego, tych dobrych kwasów tłuszczowych, bo poruszają się znacznie więcej niż ryby hodowlane. Natomiast ryby hodowlane są pod kontrolą i wcale nie mają
tak dużo tych zanieczyszczeń, bo hodowle są kontrolowane. Natomiast w oceanach, jak twierdzą ekolodzy, mamy w tej chwili bardzo dużo zanieczyszczeń. W każdym bądź razie ryb nie należy się bać i proszę pamiętać o 2 razy na tydzień, co najmniej w sumie 300 gram ryb spożywać należy w tygodniu.